Budynek przy ulicy Oskara Langego 14 pamięta jeszcze przełom wieków XIX i XX. Przez długi czas pełnił funkcję niewielkiej palmiarni. Ostatnie lata to systematycznie postępująca dewastacja. Ze ścian wypruto całą instalację elektryczną, zerwano płyty regipsowe, a nawet sufitowe kasetony. Budynek i prawie dwuhektarową działkę wokół niego miasto chciało sprzedać za 220 tysięcy złotych. Inwestor jednak się nie znalazł. W procedurze przetargów nieograniczonych nie udało nam się przy pierwszej wycenie tego sprzedać znaleźć nabywcy. Nie było zainteresowania. Ważność wyceny nam już wygasła, w związku z tym zleciliśmy drugą. W tej chwili mamy już wycenę, uruchamiamy kolejną tak jakby turę postępowań przetargowych. Ponieważ ta procedura wymaga pewnych etapów, myślę, że już w styczniu, na przełomie stycznia lutego tego będzie kolejny przetarg nieograniczony i tutaj już pewien kontrahent potencjalny zaczyna się pytać, więc może będzie szansa, że na przełomie stycznia-lutego znajdzie się nabywca. Teren wokół budynku jest systematycznie kontrolowany przez patrole Straży Miejskiej. Zarówno w ciągu dnia, to jest kilka kontroli, jak również w ciągu nocy. Dodatkowo wykorzystujemy monitoring miejski do kontroli tego obiektu. No, dzięki monitoringowi i szybkiej reakcji patroli udało się już ująć kilka osób zarówno dewastujących obiekt, jak i wyrzucających tam śmieci. Wszelkie nieprawidłowości, próby dostania się do obiektu zgłaszamy do zarządcy. Jest to szybko usuwane, zabezpieczane. Także dzięki tym działaniom no, uniknęliśmy dalszej dewastacji tego obiektu. Na początku przyszłego roku przetarg dotyczący sprzedaży budynku i działki wokół niego ma zostać powtórzony, ale z nową, niższą ceną. Nabywca nie będzie mógł jednak obiektu zrównać z ziemią. Jest on bowiem zabytkiem chronionym przez prawo.